Szanowni Państwo, najważniejszą sprawą dzisiaj dla Unii Europejskiej są ceny energii, ceny gazu. I domagamy się od Komisji Europejskiej natychmiastowego działania w tej sprawie. Dlatego podpisałem też list razem z innymi członkami Rady Europejskiej, aby wezwać Komisję Europejską do natychmiastowej zmiany ich podejścia. Wiemy doskonale, że mechanizm ograniczania cen energii elektrycznej zaproponowany w 2014 roku nie zadziałał. Niestety nie zadziałał. Dlatego proponujemy, żeby nałożyć jakąś maksymalną cenę na uprawnienia do emisji CO2. To już zmniejszy ogromnie cenę prądu w całej Europie. To jedna sprawa. Druga to kwestia gazu. Nie może być tak, żeby interes jednego państwa, interes Niemiec, wyznaczał ścieżkę cenową dla wszystkich państw członkowskich. Dzisiaj tutaj bardzo często mówi się o egoizmie Niemiec. To komentarz znanego portalu Politico. Jadąc też czytałem komentarz Financial Times. Widać wyraźnie, że nie może być tak, aby polityka energetyczna Unii Europejskiej była realizowana pod dyktando Niemiec. Pamiętamy doskonale, jak państwo niemieckie pouczało innych, zachowywało się bardzo butnie w okresie COVID czy wcześniejszego kryzysu finansowego. Dzisiaj to samo państwo, wykorzystując potężną siłę swojej gospodarki, swojego kapitału, chce przeznaczyć ogromne środki, a konkretnie 200 miliardów euro, na pomoc tylko dla swojego przemysłu. My oczywiście robimy wszystko, aby ulżyć polskim gospodarstwom domowym. W cenach gazu, w cenach prądu. Wszyscy Polacy o tym wiedzą. Ale chcemy walczyć także o nasz przemysł. Nie może być tak, żeby polski przemysł był w gorszym położeniu niż przemysł niemiecki, austriacki czy innych państw Unii Europejskiej. To działanie niemieckie, zaproponowane przez Niemcy, jest działaniem rozrywającym, niszczącym jednolity rynek europejski. To trzeba sobie powiedzieć bardzo wprost. Jestem przekonany, że większość, ogromna większość państw Unii Europejskiej podziela moje poglądy, nasze spojrzenie, nasze polskie spojrzenie na tą sprawę. Wojna wywołana przez Putina i fatalne błędy klimatyczno-energetycznej polityki unijnej doprowadziły nas dzisiaj do tego stanu, że mamy ogromną inflację i mamy bardzo wysokie ceny nośników energii. My w Polsce robimy po naszej stronie wszystko, co możemy w naszym zakresie, z naszego polskiego budżetu, ale chcemy też, aby mechanizmy unijne sprzyjały naszym wysiłkom, a nie wspomagały tych najsilniejszych. Panie premierze, to jutro dzisiaj to spotkanie w dużo szerszym gronie. Jaki jest cel tego spotkania Europejskiej Wspólnoty Politycznej? Ten nowy format ma przyszłość? Oczywiście Polska jest otwarta na wszystkie formaty. Chcemy, żeby cała Europa, nie tylko Unia Europejska, prowadziła politykę w kierunku bezpieczeństwa, pokoju, poszerzania wolności i wzrostu gospodarczego, rozwoju, po prostu dobrobytu. Chcemy pomagać naszym sąsiadom. Wiemy doskonale, że od bezpiecznego sąsiedztwa, można tak powiedzieć, naszego, ale także na Bałkanach Zachodnich, zależy pokój w całej Europie. Dlatego wspieram również tę inicjatywę i Polska dąży do tego, aby wraz z innymi państwami zapewnić pokojowy, dobry, szybki rozwój, wyjście z tego kryzysu dla całej Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Oczywiście, pani redaktor zapytała o ten sabotaż Nord Stream 1 i Nord Stream 2. To najprawdopodobniej według informacji, które dostajemy także od naszych zagranicznych przyjaciół, dzieło rosyjskich służb. Zresztą ich propozycja sprzed paru dni, szanowni państwo, sugerująca, że jeżeli otworzymy Nord Stream 2, to gaz popłynie, potwierdza tylko tę tezę, to domniemanie, że była to robota rosyjskich służb. Oczywiście będę o tym tutaj dzisiaj i jutro mówił i będę nawiązywał do tego, bo to pokazuje, że tu i teraz Unia i cała Europa musi być zjednoczona w walce z szantażem rosyjskim i w walce z tymi błędami polityki Komisji Europejskiej, z którymi mamy do dzisiaj do czynienia.